Czapka, którą trzymam, to typowa czapka kolejarska z czasów PRL. Należała do mojego dziadka i wykonała i powstała w 1964 roku. Ja, jak wielu innych mieszkańców Mogikini, pochodzę z rodziny o silnych kolejowych tradycjach. Mój pradziadek, dziadek oraz ojciec całą swoją karierę zawodową związali z koleją. W tym miejscu pojawia się pytanie, w jaki sposób kolej pojawiła się w Mogikini. Aby odpowiedzieć na nie, musimy się cofnąć do pierwszej połowy XIX wieku. Wówczas to sieć kolei żelaznych zaczęła oplatać całą Europę. Dotyczyło to również zaboru rosyjskiego, w którym znalazła się Mogikini. Jednak były pewne różnice. W Prusach oraz Austro-Węgrzech kolej żelazna łączyła możliwie dużo ośrodków. Miała wiele rozgałęzi. W zaborze rosyjskim były to długie, proste linie służące przede wszystkim do sprawnego przerzutu carskich wojsk. Legenda kolejowa głosi, iż linię Białystok-Warszawa zaprojektował osobiście sam car. Jak chce legenda, w jednym miejscu carski palec wystawiał poza linijkę, pod którą kreślono tą linię, to też tam linia ta ma wybrzuszenie. Jakie znaczenie dla Mogikini miała linia kolejowa? No, to łatwo zweryfikować. Jeśli sięgniemy do mapy z roku 1850, Mogikini jest niewielką wioską skoncentrowaną w obrębie obecnej ulicy Brokowskiej. W roku 1908 na ówczesnych mapach Mogikini znacznie się rozrasta. Pojawia się ulica Kościelna, pojawia się ulica Nurska, pojawiają się budynki przebytu w ulicach. Ponadto pojawiają się pierwsze większe zakłady przemysłowe. W roku 1936, z którego jest kolejna mapa, Mogikini jest już dużym ośrodkiem posiadającym znaczną ilość zakładów przemysłowych, m.in. hutę szkła. Wszystko to zawdzięcza linii kolejowej. Jako ciekawostkę warto dodać, iż dynamiczny rozwój Mogikini w dwudziestoleciu międzywojennym wiązał się z powstaniem dwóch klubów sportowych, piłkarskich, grających w ekstraklasie ówczesnej, z których jeden właśnie był klubem kolejowym.